Ksiądz Michał Olszewski, pani Karolina i pani Urszula będą mogli opuścić areszt po wpłaceniu kaucji. Taką decyzję podjął sąd apelacyjny w Warszawie. To długo wyczekiwana decyzja sądu w sprawie księdza Michała Olszewskiego i dwóch urzędniczek, pani Karoliny i pani Urszuli. Sąd postanowił warunkowo uchylić areszt, jeżeli cała trójka wpłaci kaucję po 350 tysięcy złotych. Teraz oskarżeni wskazane środki muszą zebrać do 15 listopada. Dla telewizji trwam, mogę powiedzieć, że to jest świętego Alberta doktora Kościoła. Jak przekazał mecenas Krzysztof Wąsowski, zostanie zrobione wszystko, by pieniądze wpłacić jak najszybciej i by każdy mógł wyjść na wolność. Dodatkowo sąd zastosował dozór policyjny dwa razy w tygodniu. Nałożył zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktu między sobą i świadkami. Sąd nie, nie zauważył żadnych podstaw do tego, żeby trzymać tych wszystkich ludzi w izolacji, że tak naprawdę ten materiał dowodowy jest już zebrany. I mogą się bronić z wolnej stopy. W sprawie kaucji nie będzie prowadzona zbiórka. Mają na to wpływ obowiązujące przepisy. Dlatego tym bardziej należy uważać, by nie wpłacać datków na fałszywe zbiórki. Nie wolno robić takich zbiórek. Także jeżeli ktokolwiek z naciągaczy by chciał robić zbiórkę na panią Karolinę, na panią Urszulę czy na księdza Michała to jest to po prostu nielegalne i to jest fałszywe.